taka rada od wujka Ace'a. Jeżeli wędkujecie na jakimś zbiorniku, gdzie rybą dużą, czy rybą fajną jest 50-centymetrowy szczupak, to tak go traktujcie, to tak się z niego cieszcie, jak z naprawdę fajnej, dużej ryby. Jeżeli to jest sukcesem na waszej wodzie, jeżeli jest tych ryb tak mało i 50 to jest sukces, to traktujcie go jak sukces, bez względu na to, co widzicie w internecie, jak Ace przerzuca 15 szczupaków na przykład. Czy jak ktoś inny łowi 20, albo słabo się cieszy z 70 i mówi, że to wcale nie jest duża ryba. Wszystko zależy od łowiska. Także jeżeli, mówię, jeżeli u was jakaś ryba jest fajna, to nawet jeżeli ktoś inny wam powie, że to jest nieduży szczupaczek, to miejcie to w 4 literach i cieszcie się z tego na maksa, bo na tym polega wędkarstwo, żeby mieć radochę. Nie żeby mieć lajki na Facebooku, nie żeby mieć mięcho w lodówce, tylko przede wszystkim, żeby mieć radochę z tego łowienia, bez względu na to, jakiej wielkości to będą ryby. Wiecie, dzień, w którym przestanę się śmiać jak wariat podczas holu szczupaków, no chyba, że będzie taki duży, że mnie sparaliżuje, to będzie dzień, w którym przestanę wędkować.